230 lat temu została wydana Konstytucja 3 maja. To jedyny tak dobrze odbierany dokument, który dawał nadzieję na uratowanie państwa polskiego. Konstytucja 3 maja to pierwszy w Europie i drugi na świecie taki dokument, który stał się wzorem do naśladowania dla innych narodów. Ustawa rządowa, która została uchwalona 3 maja 1791 roku, to efekt prac Sejmu czteroletniego, który zaczął działać już kilkanaście lat po pierwszym rozbiorze Polski, czyli momencie, kiedy Rzeczpospolita już zaczęła właściwie upadać. Ten efekt prac został zebrany w całej Konstytucji. Było to tak ważne wydarzenie ze względu na to, że była to pierwsza ustawa rządowa w Polsce, ale też w Europie. Ustawa rządowa, która wzorowana była trochę na amerykańskiej Konstytucji, ale w Europie powstała jako pierwsza. Konstytucja znosiła instytucje, które do tej pory się nie sprawdzały, a istniały przez lata, na przykład liberum veto, wolne elekcje czy konfederacje szlacheckie. W zamian powoływała silny rząd i dobrze funkcjonujący Sejm. Same obrady Sejmu czteroletniego powodowały wśród Polaków wielką radość. Niestety była grupa ludzi, którym to nie odpowiadało i sama konstytucja została uchwalona poprzez zamach stanu w momencie, kiedy na sali sejmowej czy w Warszawie nie było posłów opozycji. Ale później, rok później, sejmiki szlacheckie, czyli grono szlachty, poparło konstytucję i w ten sposób legitymowało tę konstytucję jako akt prawny. W zbiorach Ossolineum znajduje się pierwodruk Konstytucji 3 maja. Pierwodrukiem nazywamy pierwsze drukowane wydanie jakiegoś dzieła lub dokumentu. Pierwodruk Konstytucji 3 maja to oficjalny druk tekstu ustawy rządowej wraz z formułami wpisu do akt grodzkich warszawskich. Właściwy tekst ustawy rządowej, czyli Konstytucji 3 maja, zaczyna się tutaj. Później prezentowane są wszystkie punkty Konstytucji. Pierwodruk liczy kilka kart, właściwie 4. Egzemplarz ossoliński opatrzony został rękopiśmiennymi poprawkami, które tutaj widać, jak tu na przykład, gdzie dodano słowo na zawsze. I te poprawki później uwzględniono w późniejszych, w kolejnych wydaniach Konstytucji. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich przechowuje również rysunek upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 maja, wykonany przez świadka ówczesnych wydarzeń. Jest to rysunek Józefa Peszki, polskiego artysty, który w chwili uchwalenia Konstytucji 3 maja miał 24 lata. I został on poproszony przez miasto, aby stworzył portrety marszałków, którzy byli zaangażowani w sprawę polskich miast, między innymi przedstawionych na tym rysunku marszałka Stanisława Małachowskiego i Kazimierza Nestora Sapiehy. Przy takich okazjach, jakimi są święta narodowe, warto pamiętać o historii, ponieważ naród, który nie ma swojej przyszłości, umiera. Echo 24, Agata Sibilak.